Z nastaniem uprzemysłowienia kobiety, podobnie jak mężczyźni, zaczęły powszechnie zajmować się pracą najemną. Dyskutowano nad tym, czy można pogodzić pracę wykonywaną poza domem z obowiązkami domowymi. Społeczne przekonania były głęboko zakorzenione w realiach poprzedniej epoki. Wyobraźnia społeczna nie nadążała za masową zmianą. Tworzyła nowe obrazy kobiety. Czy robotnica to jeszcze kobieta? Praca zarobkowa kobiet poza domem była powszechna. Mimo to uważano ją za anomalię. Zaniżanie wynagrodzeń kobiet obudowano rozmaitymi teoriami. Prace domowe, które kobiety zaczęły wykonywać zarobkowo, określano jako zajęcia dla nich naturalne. Nie przypisywano im znacznej wartości. Był to jeden z argumentów, jakimi pracodawcy usprawiedliwiali niskie wynagrodzenia swoich pracownic, zajmujących się szyciem, haftowaniem, gotowaniem i podobnymi pracami. Na ziemiach polskich w latach 70. i 80. XIX wieku rozpoczęło pracę wiele kobiet ze zubożałej warstwy ziemiańskiej, z rodzin inteligenckich. Pracowały w biurach i handlu, nie posiadały przygotowania merytorycznego ani praktyki zawodowej, dlatego zgadzały się na minimalne wynagrodzenie. W 1903 roku Felicja Nosik-Pruchnikowa pisała: płaca robotnicy jest wszędzie bez wyjątku niższa niż płaca robotnika i wynosi często połowę lub 2/3 tej ostatniej. Przyczyną tego jest w pierwszym rzędzie mniejsza jakościowa i ilościowa wartość pracy kobiecej. Jednak i tam, gdzie wydajność pracy kobiecej dorównywa męskiej, widzimy ten sam stosunek. Składa się na to kilka przyczyn. Zarobek u kobiety zamężnej uważany bywa za zarobek uboczny, u kobiety niezamężnej jako prowizoryczny, kończący się za mążpójściem, gdy dla ogromnej rzeszy kobiet nie jest on ani ubocznym, ani prowizorycznym. W wyniku zaborów społeczeństwo polskie żyło w trzech różnych systemach politycznych i prawnych. Wszystkie prawodawstwa przewidywały upośledzenie prawne kobiet. To znaczy, że kobieta przez całe życie pozostawała pod władzą męskiego krewnego albo męża. Mężatka nie mogła rozporządzać ani majątkiem małżeńskim, ani własnym. Pozostawała wieczyście małoletnia. Nie mogła dokonywać czynności prawnych bez zgody męża. Kobiety wyłączone były z udziału w życiu politycznym i społecznym. Nie miały żadnego wpływu na stanowienie prawa. Uniwersytety galicyjskie w Krakowie i we Lwowie nie przyjmowały kobiet. Brakowało żeńskiego szkolnictwa średniego, przygotowującego do matury i studiów uniwersyteckich. Dziewcząt nie uczono łaciny, greki ani przedmiotów ścisłych, których znajomość była konieczna do uzyskania matury. Pionierki walczące o pracę w zawodach prestiżowych i dobrze płatnych musiały zmierzyć się z ogromną presją społeczną. Kwestionowano przyzwoitość samotnie podróżujących i studiujących za granicą kobiet. Koledzy traktowali je z wyższością i pobłażaniem, a klienci nie darzyli zaufaniem. Była to cena wychodzenia poza tradycyjną rolę kulturową. W takim klimacie społecznym pierwsze Polki wyjeżdżały na studia, by zostać lekarkami, prawniczkami i farmaceutkami. W latach 90. XIX wieku w Galicji próbowano umożliwić kobietom godne kształcenie i późniejszą pracę w zawodzie na miejscu. Odon Bujwid, mąż wybitnej działaczki kobiecej Kazimiery Bujwidowej, wspominał: zaczęliśmy się krzątać koło utworzenia gimnazjum żeńskiego. Nie można było dopuścić, aby kobiety nasze nadal nie mogły się uczyć. Skłodowska była przykładem smutnych, zmarnowanych chęci służenia krajowi. Dlaczego rat nie został odkryty w pracowni Witkowskiego, kiedy wszystkie dane były, aby to stało się tu, a niekoniecznie we Francji? Polskie nazwisko Skłodowskiej znikło. Teraz jest Madame Curie. Pierwszymi studentkami Uniwersytetu Jagiellońskiego były Jadwiga Sikorska-Klemensiewiczowa, Stanisława Dowgiałło oraz Janina Kosmowska, przyjęte na studia farmaceutyczne w 1894 roku. Dwa lata później otwarto gimnazjum dla dziewcząt, a w 1900 roku Uniwersytet Jagielloński dopuścił kobiety do regularnych studiów na wydziałach lekarskim i filozoficznym. Jadwiga Sikorska-Klemensiewiczowa tak opisywała zawodowe początki. W grudniu 1890 roku mój wuj wyrobił mi na próbę miejsce u swojego znajomego Iwańskiego, przy czym wziął osobistą odpowiedzialność wobec pana aptekarza
iż będziemy się z panną Stanisławą Dowgiałło odpowiednio sprawowały. By nie być widzianymi, młode aptekarki pracowały we wnętrzu apteki. Nie dopuszczono ich do wykonywania leków. Istniała obawa, że klienci baliby się zażywać lekarstwa sporządzone przez kobiety. Klemensiewiczowa komentowała to następująco. Jakkolwiek takie postawienie sprawy uwłaczało kobietom, z góry niejako zgodziłyśmy się na ten warunek, licząc, że sumienną pracą przekonamy pana aptekarza o jego błędnym przypuszczeniu. Tak też się stało. Po niedługim czasie przyznał głośno, że jeszcze nie miał tak gorliwych i pracowitych uczniów i zdecydował się nas dopuścić do pracy przy recepturze. Skuteczną strategię wprowadzania kobiet do farmacji wybrała Antonina Leśniewska. Działająca od 1901 roku apteka Leśniewskiej była w Petersburgu nowością. Pracowały w niej wyłącznie kobiety. Pochlebnie wyrażały się o niej pisma francuskie i niemieckie. Mimo to nie szczędzono drwin, a zdarzały się nawet nocne najścia. W roku 1902 Leśniewska otworzyła szkołę aptekarską dla kobiet. W ciągu 14 lat ukończyło ją blisko 300 słuchaczek, które otrzymały następnie posady w aptekach. Były wśród nich Polki, Rosjanki, Litwinki i Łotyszki. Po rewolucji w Rosji Antonina Leśniewska osiedliła się w Warszawie, gdzie w 1933 roku założyła aptekę marszałkowską przy Marszałkowskiej 72. Imię Leśniewskiej nosi dziś Muzeum Farmacji. Początkowo studia medyczne trzeba było odbyć za granicą. Tymczasem polskie szkoły dla dentystów przyjmowały absolwentki szkół dla dziewcząt. Kalendarz Józefa Ungra za rok 1894 podaje 4 nazwiska dentystek na 55 mężczyzn. Dekadę później w samej Warszawie było już 170 kobiet na 400 mężczyzn prowadzących gabinety dentystyczne. W kalendarzu kobiet polskich z roku 1910 czytamy: w zawodzie lekarskim nie decyduje tylko uzdolnienie, lecz także stosunki i protekcje, i szczęście. Ów pęd publiczności do tego, a nie innego lekarza. Na Zachodzie lekarki cieszą się dużym zaufaniem publiczności. U nas kobiety lekarki skupiają się przeważnie w dużych miastach, torując sobie drogę przez pracę cichą, a wytrwałą i pożytek, jaki przynoszą zastępom kobiet, które by się nie leczyły, gdyby nie one. Motywem braku zaufania do wykwalifikowanych dentystek jest błędne pojęcie, że ekstrakcja zęba wymaga wyjątkowej siły fizycznej, męskiej. Pierwsza z warszawskich lekarek to Anna Tomaszewicz-Dobrska. Studiowała medycynę w Curychu, uzyskała dyplom w 1876 roku. Kontynuowała naukę w Wiedniu i Berlinie. Po powrocie do kraju musiała złożyć egzaminy nostryfikujące. Pomimo kampanii prowadzonej przez przeciwników kobiet lekarek, w 1881 roku otworzyła praktykę. Przyjmowała głównie kobiety i dzieci. Wyszła za mąż za lekarza Konrada Dobrskiego i odtąd nosiła podwójne nazwisko, co było wówczas niespotykane. Doktor Tomaszewicz-Dobrska uczyła podstaw higieny i pielęgnacji niemowląt. Prowadziła przytułek położniczy, leczyła w schronisku dla nauczycielek oraz w szwalni. Jako jedna z pierwszych w Warszawie założyła sobie telefon. W 1908 roku pierwsza z praktykujących w Warszawie lekarek powzięła myśl założenia lecznicy prowadzonej wyłącznie przez lekarki. Myśl ta nowa była tylko u nas, gdyż za granicą lecznice takie istnieją od dawna, w New Yorku, Bostonie, Curychu, Berlinie i prosperują znakomicie, pozyskawszy najzupełniejsze zaufanie społeczeństwa. Projektodawczyni, kierując się tylko ideą zjednoczenia koleżanek, a może i pomocy dla niektórych w ciężkich początkach praktyki w wielkim mieście, powzięła tę myśl zachęcona zwiedzaniem lecznicy w Berlinie. Tylko kilka doktorek wypowiedziało się za koniecznością utworzenia lecznicy lekarek. Tomaszewicz-Dobrska przekonywała: jest nas przeszło 30. Chcemy pracować w lecznicach, lecz nie ma tam dla nas miejsca. Zakładając własne lecznice, nie separujemy się od kolegów. Lecznica taka jest potrzebą czasu. Praktyczne Niemki i Szwajcarki ubiegły nas w tym od wielu lat. Możemy z pewnością liczyć na powodzenie i poparcie społeczeństwa. Po odzyskaniu niepodległości i zdobyciu przez kobiety pełni praw, stanowiły one aż 30% studiujących medycynę. Również pierwsze prawniczki musiały po wykształceniu jechać za granicę.
Na początku XX wieku Janina Podgórska studiowała prawo w Paryżu. Niewiele później Helena Kononowicz-Wiewiórska podjęła studia prawnicze w Petersburgu. W latach 20. XX wieku, po dopuszczeniu kobiet do studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, liczba adwokatek w Polsce przekroczyła 140. W dniu 1 kwietnia 1925 roku pani Helena Wiewiórska złożyła w Radzie Adwokackiej w Warszawie przysięgę adwokacką. Pani Wiewiórska jest więc pierwsza w Polsce kobietą adwokatem, zdobywając sobie tym sposobem trwałe miejsce w historii polskiego ruchu kobiecego. Pani Wiewiórska stanowi żywy dowód tego, że kobieta polska nie zadowala się papierowym równouprawnieniem, lecz dąży trwale do zajęcia tych wszystkich stanowisk, które dotychczas stanowiły przywilej mężczyzn. Jedna z pierwszych absolwentek Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Wanda Grabińska-Wójtowicz, współpracowała z parlamentarzystami przy nowelizacji ustawy o handlu kobietami i dziećmi. Angażowała się w walkę z prostytucją. Reprezentowała Polskę w Komisji do Spraw Społecznych przy Lidze Narodów. Była przewodniczącą Związku Kobiet z Prawniczym Wykształceniem. Była pierwszą kobietą nominowaną na stanowisko sędziowskie. W roku 1929 została powołana na stanowisko sędzi Sądu dla Nieletnich w Warszawie. W drugiej połowie XIX wieku kobiety w różnych częściach świata zaczęły domagać się praw wyborczych. Pierwsza przyznała je Nowa Zelandia w 1893 roku, wkrótce potem Australia. Debata na temat praw politycznych kobiet toczyła się również w Polsce. Kobiety domagające się dostępu do władzy politycznej musiały walczyć nie tylko z odmawiającym im wszelkich praw obywatelskich kodeksem Napoleona, ale też z mnóstwem przesądów i krzywdzących stereotypów. Sufrażystki nieustannie pracowały nad zmianą klimatu społecznego. O konieczności przyznania kobietom praw wyborczych przekonywały Paulina Kuczalska-Reinschmidt, Zofia Daszyńska-Golińska, Zofia Moraczewska. W 1918 roku, gdy kształtowała się odrodzona Polska, grunt pod przyznanie kobietom pełni praw obywatelskich był dobrze przygotowany. W kraju panowała powszechna radość i euforia. Działaczki kobiece dopilnowały, żeby kobiety w nowym ustroju zajęły należne im miejsce. 28 listopada 1918 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski, premier Jędrzej Moraczewski i minister spraw wewnętrznych Stanisław Tugut podpisali dekret o uprawnieniach obywatelskich. Zgodnie z dekretem obywatelami i obywatelkami odrodzonej Rzeczpospolitej stawali się wszyscy ludzie zamieszkali na jej terenie, bez różnicy płci. Podpisano także dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, w którym czytamy. Artykuł 1. Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat. Artykuł 7. Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele, obywatelki państwa, posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania. Sygnatariusze byli dobrze zaznajomieni z feministycznymi argumentami. W styczniu 1919 roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego, zgodne z nową ordynacją. Kobiety stanowiły niecałe 2% składu Izby. Było ich 8. Z Polskiego Stronnictwa Ludowego wybrano Jadwigę Dziubińską i Irenę Kosmowską, działaczkę Ruchu Ludowego, ministrę w rządzie lubelskim i delegatkę Polski do Międzynarodowej Unii Parlamentarnej, walczącą o godność człowieka z każdej warstwy społecznej. Z PPS wybrano Zofię Moraczewską, która zorganizowała warsztaty samopomocowe dla kobiet. Po zakończeniu kariery parlamentarnej współzałożyła jedną z największych organizacji kobiecych II Rzeczpospolitej – Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Z Narodowej Partii Robotniczej wybrano Annę Anastazję Piasecką i Franciszkę Wilczkowiakową, a z Narodowego Zjednoczenia Ludowego Marię Moczydłowską. Z ramienia narodowców wybrano Zofię Sokolnicką i Gabrielę Balicką, współtwórczynię Narodowej Demokracji. Balicka sprawowała mandat poselski przez 16 lat. Posłankom nie udało się stworzyć wpływowego lobby.
W Sejmie pierwszej kadencji walczyły o to, by kobieta wychodząca za mąż za cudzoziemca nie traciła polskiego obywatelstwa. W lipcu 2021 roku wnioskowały o przyspieszenie prac komisji kodyfikacyjnej składającej się wyłącznie z mężczyzn. Zadaniem komisji było przygotowanie rozwiązań zgodnych z nowo uchwaloną konstytucją, w tym z artykułem o równości obywateli bez różnicy płci. Zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami posłanki zajmowały się kwestiami rodziny, dzieci, sprawami społecznymi. Nie miały styczności z tak zwaną wielką polityką, ani dostępu do resortów siłowych. Nie odgrywały ważnej roli w swoich klubach. Z wyjątkiem kilkudniowego incydentu Ireny Kosmowskiej w rządzie lubelskim, w II Rzeczpospolitej żadna kobieta nie została ministrą. Na sali sejmowej panował gwar i rozgardiasz. Nie używano mikrofonów. Posłowie celowo zagłuszali swoich oponentów. Kobiety, uczone mówić cicho i grzecznie, rzadko przemawiały z mównicy sejmowej. Mimo gruntownego wykształcenia, posłankom zarzucano brak wiedzy. Porównywano je do posłów chłopskich. Marszałek Sejmu drugiej kadencji Julian Szymański twierdził, że wprowadzenie kobiet do Sejmu obniżyło jakość obrad. W II Rzeczpospolitej niezgodne z konstytucją przepisy utrudniały kobietom kariery w służbie cywilnej. By wykonywać obowiązki urzędnicze, mężatka musiała uzyskać zgodę męża. Obowiązywał zakaz pracy małżonków w tym samym urzędzie i na stanowiskach, gdzie istniała zależność finansowa. Byłym parlamentarzystkom nie chciano powierzać ważnych funkcji publicznych. Na początku lat 30. Teodora Męczkowska pisała: sprawiedliwość przyznać każe, że w gruncie rzeczy nie zmieniło się wiele w położeniu kobiety i że doniosłe artykuły Konstytucji, paragrafy 96 i inne, głoszące jej pełne równouprawnienie, są papierową fikcją. Niższe stopnie służbowe i najniższe stoją przed kobietą otworem, ale od wyższych są kobiety starannie i wciąż usuwane. Powtarza się to samo, co i we wszystkich zawodach. Przed kobietą otwarły się różne pola pracy, albo powiedzmy ściślej, zostały przez nią opanowane, ale na tym koniec. Udziałem kobiet stała się żmudna, szara praca bierna. Wszędzie tam, gdzie pracują kobiety, są one wykonawczyniami cudzej myśli i cudzej woli, a myśl ta i wola są własnością rodzaju męskiego. W całym okresie trwania II Rzeczpospolitej, w latach 1919-39, kobiety parlamentarzystki sprawowały niecałe 2% mandatów poselskich i 3% senatorskich. Wielki trud pierwszych parlamentarzystek otworzył drogę do uczestnictwa w życiu politycznym dla kolejnych pokoleń kobiet. Ich spuścizna pozwoliła zmienić Polskę w bardziej nowoczesne państwo. Dowiodły, że udział kobiet w polityce nie jest efektem samoistnej ewolucji, lecz ich niezłomnej woli i wytrwałej pracy.